Cześć. Jestem w trakcie właśnie przeglądania materiału wideo. Wideo, które nadesłali mi studenci, którzy mają właśnie u mnie w ten sposób zaliczenie, że muszą przedstawić m.in. swoje wideo CV. I zastanawiam się, gdzie mogą znaleźć te informacje. Pogrzebałem trochę po internecie i chcę Ci przedstawić, na czym powinnaś koncentrować się, jeżeli chodzi o rozszerzenie swojej oferty do tej pracy, gdzie chcesz kandydować. Że ten papier to nie jest wszystko, na czym możesz polegać. Możesz to rozwinąć właśnie przez materiał wideo. Jeżeli będzie wymagany, ja rekrutując ludzi wymagam materiału wideo, bo oszczędza mi dużo czasu, ale to o tym powiem za chwilę. A żebyś dowiedziała się i dowiedział, o co chodzi konkretnie w tym wideo CV, jak je przedstawić, zaczekaj chwilę, ja sobie tylko jeszcze wstawię pewne oceny i zaraz do Ciebie wracam. Największym błędem osób, które dostają jakby informacje, aby wysłać wideo CV, to jest przedstawianie jeszcze raz całego Twojego CV, tego, co napisałaś w swoim, jakby nie było, papierowej wersji. I wtedy tym błędem jest właśnie znowu od początku opowiadać, gdzie byłem, co robiłem, jaką mam szkołę ukończoną, co robiłem na tych studiach, co robiłam, do tego, gdzie pracowałem, jakie mam zainteresowania, jakie hobby. Trochę bez sensu, prawda? Ponieważ po co mam tego słuchać, skoro ja to przeczytałem w tej wiadomości? Oczywiście nie zawsze będziesz mieć odwagę do tego, żeby wysłać materiał wideo CV. Z ostatniego mojego doświadczenia, o którym już mówiłem w poprzednim wideo, z 41 CV nadesłane zostały tylko 3 filmy. Wszystkie osoby otrzymały informację, że proszę o wideo CV, w którym proszę zawrzeć i daliśmy wytyczne w firmie. No i się okazało, że tylko i wyłącznie 3 osoby wysłały. Oczywiście z tych 3 osób od razu pojawiła się jedna kandydatka, która przebiła wszystkich w tym materiale wideo. Podczas, jak można powiedzieć, trzeciego etapu, podczas rozmowy od razu byliśmy zdecydowani. Tak, to tylko mnie potwierdziło, jakby nie było, utwierdziło mnie w tym, co zobaczyłem w materiale wideo. I teraz, czego powinnaś się trzymać, koncentrować, kiedy występujesz przed kamerą i powinnaś starać się przedstawić, zarekomendować oraz rozszerzyć swój materiał w papierowej wersji. Otóż skoncentruj się tylko na tym, że na początku zapowiedz, że wszelkie informacje na temat mojego wykształcenia i na temat dotychczasowej pracy, kariery, jaką zdobywałem, znajdują się w papierowej wersji. W tej wersji wideo chcę tylko podkreślić, tak powinno to ciekawie wyglądać, podkreślić moje kompetencje, które bardzo są zbliżone, a powiem nawet, że dopasowane do Państwa firmy. Zobacz, już wykazujesz potrzebę i zapotrzebowanie na swoje kompetencje w firmie, do której kandydujesz. Tego można się nauczyć. Nie wiem, jak robią to inne uczelnie, ale na WSB robimy właśnie to w ten sposób. Ja jestem za to odpowiedzialny na WSB, jeżeli chodzi o wdrożenie właśnie wideo CV. Standardem to jest od 5 lat w Europie Zachodniej. W Polsce jeszcze te tradycyjne spotkania, wideo spotkania, rozmowy. Mnie, jeżeli szukam kandydata, kandydatki na wyspecjalizowane stanowisko, w którym mamy wymóg, że Twoja twarz musi, albo będzie wymóg z firmy, że musi pokazać się w materiałach firmowych, musi się pokazywać stale w social mediach, no to jakby nie mamy potrzeby w firmie uczenia tego, że tak, to jest wymóg i dobrze będzie, jak będziesz się pokazywać, a przeważnie to są odpowiedzi, a nie, ja brzydko wyglądam przed kamerą, nie, ja zupełnie źle się prezentuję, ja nie mogę siebie słuchać, nie, ja nie mam do tego talentu. No jak możesz mieć talent do czegoś, czego nigdy nie praktykowałeś, nigdy tego nie robiłaś i jakby nagrywając 2 filmy podjęłaś decyzję, że to nie dla mnie, ja tego nie będę robić, bo nie wiem jak. No normalne, jak nie wiem jak, to się muszę tego nauczyć, nie? Albo jestem otwarta. I w takim materiale właśnie wideo, kontynuując, przechodzisz do tego, że moimi 5 kluczowymi kompetencjami, które zauważyłam, że też są, jakby nie było potrzebne w Państwa firmie, albo to, żebym należała do Państwa teamu czy zespołu,
To jest między innymi właśnie komunikatywność. I możesz przedstawić, to będzie komunikatywność, zarządzanie sobą w czasie, nastawienie na klienta, do tego sobie weźmiemy jeszcze nastawienie biznesowe, załóżmy, nie? No i wtedy ja słuchając tego jako rekruter mówię, no osoba mówi, ok, potrafi się komunikować, potrafi sobą zarządzać w czasie, jest efektywna w biznesie, wow, coś fajnego, nie? To jakbym się nadal na tym koncentrował, to powiedziałbym ci, dobrze, to teraz rozwiń mi to. I ty wtedy to przedstawiasz w ten sposób, że jeżeli chodzi o komunikatywność, to między innymi zwracam uwagę na to, aby słuchać ludzi, a nie przekonywać ich do tego, że ja mam tylko rację. I takim sposobem na przykład na to, żeby Państwu pokazać, jest przykład z mojej jednej, drugiej, trzeciej firmy, ale taki najmocniejszy, który miałem w zespole, który ja miałem w zespole, gdzie między innymi koncentrowałem się na tym, żeby wysłuchać całego zespołu i jednocześnie, żebyśmy uzgodnili jakąś wspólną, jakby nie było, proces, jakiś wspólny pomysł do tego, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni i też pogodzili się z tym, że nie możemy wdrożyć tego, co wszyscy chcemy. Zwracałem uwagę na to, w jaki sposób kto się wypowiada, zwracaliśmy uwagę na emocje, zwracaliśmy uwagę na to, co, na czym komu najbardziej zależy, a co jest dobre dla firmy. Więc z mojego punktu, jako patrząc na to, że dobrze jest rozwinięta u mnie, jakby nie było, kompetencja komunikatywności, no to pierwsze potrafię słuchać, potrafię zwrócić uwagę na osoby, które się wypowiadają. Następnie też analizuję swoje emocje, więc dochodzi do tego też inteligencja emocjonalna, która ma ogromny wpływ też w zarządzaniu i w komunikatywności, prawda? Więc to mi pomogło w dużym stopniu, jakby nie było, uzyskać aprobatę, dobre referencje, dobrą przyjaźń w zespole, ponieważ potrafimy się dogadać, ale znamy to, przynajmniej ja to znam, że jest czas, kiedy ja też muszę albo powinienem ustąpić, a nie tylko przekazywać swoją rację. Więc tak bym opisał, jakby nie było, komunikatywność też, tak? Jeżeli patrzymy na zarządzanie sobą w czasie, no to tutaj bym powiedział, że owszem, w każdą niedzielę analizuję sobie, jakie mam priorytety do wykonania w tym tygodniu, jeżeli chodzi o moje życie prywatne, o moje życie sportowe, o moje życie zdrowotne, o zarabianie pieniędzy i o życie rodzinne. I są priorytety, które sobie, jakby nie było, wypisuję osobno i je uiszczam w kalendarzu na kolejne dni, że ja wiem, kiedy ja to wykonam, bo wiem, jak wygląda mój harmonogram pracy i co jest dla mnie najważniejsze, jakie mam priorytety. Jak mam priorytety spotkania z klientami, to one są już zapisane tydzień, dwa, nawet nieraz trzy tygodnie do przodu, no bo to jest właśnie umiejętność zarządzania sobą w czasie. Jeżeli umawiam się na spotkania, to umawiam się na spotkania precyzyjnie. Jest taka technika, jeżeli chodzi właśnie, którą mógłbym się podzielić, że jeżeli ktoś mówi, że dzwonimy się w przyszłym tygodniu, to ja od razu pytam, co to znaczy dzwonimy się? To znaczy ja do Ciebie zadzwonię, czy Ty do mnie? Bo jakby nie widzę sprawstwa takiej odpowiedzialności, kto do kogo powinien. Czy to ma być takie rozmyte i nie masz ochoty w ogóle, żebym się z Tobą kontaktował? Przeważnie ktoś spogląda, mówi, wiesz co, nie, to zadzwoń do mnie. Super, to powiedz mi tak, żebym mógł już ustalić wstępne nasze spotkanie. Bardziej będzie Ci odpowiadać początek tygodnia przyszłego, czy koniec? Nie, wiesz co, w tej sprawie to zobaczymy się pod koniec tygodnia. Super, bardziej to będzie czwartek czy piątek? Sądzę, że czwartek. Wiesz co, czwartek po południe mogę mieć wolne. Super, zajrzyj do kalendarza i zobacz teraz, czy czwartek godzina 14 czy 16 bardziej Ci odpowiada. Ja mówię, wiesz co, teraz na chwilę obecną nie wiem, co będę robić we czwartek. To ja Ci powiem, że ja już wiem, że jak dzisiaj ustalę z Tobą o 14 albo o 16, widzę się z Tobą, to ja już wiem, co robię i to jest dla mnie ważne. Pytanie, jak to ważne jest dla Ciebie? Więc spójrz proszę w kalendarz i zapisz, bo dzisiaj już będziesz wiedzieć, co robisz za tydzień we czwartek ze mną o godzinie, załóżmy, 16. I w ten sposób, moi Państwo, przedstawiam moją kompetencję, jeżeli chodzi właśnie o zarządzanie sobą w czasie. Dla mnie bardzo ważne jest, abym miał to zaplanowane, ponieważ nie tracę bez sensu godzin, co się przekuwa na kolejną kompetencję, jeżeli chodzi o nastawienie na klienta. Bo jeżeli ja mam ponotowane to wszystko, jeżeli ja mam ponotowane spotkania z klientami, to może się oczywiście coś takiego wydarzyć, ktoś zadzwoni, powie, panie Tomku, nie możemy dzisiaj się zobaczyć. Owszem, proszę bardzo, ale ja miałem poukładany cały czas. Jeżeli mamy przełożyć spotkanie, to konkretnie znowu na kiedy, tak? Co możemy zrobić, kiedy się zobaczymy, kiedy się spotkamy, bo ja chcę mieć zarządzoną każdą godzinę, jakby nie było, w ciągu dnia, co mam do zrobienia. Tu chodzi o produktywność i o stawienie też biznesowe, o czym teraz wspomniałem też, jakby nie było. Zobacz, te kompetencje się przeplatają. I chodzi o to generalnie, że w CV papierowym Ty tylko opiszesz, jakimi kompetencjami się charakteryzujesz, co Cię interesuje.
A wideo CV tymi, nie mi, no jakby innym rekruterom, ale ty przedstaw, jak ty te kompetencje robisz. Nie jak one wyglądają u ciebie, jak ty je robisz. Daj mi case. Typowe case'y, które mówią o tym tak, że jesteś tego świadoma, w jaki sposób te moje kompetencje ja robię, a nie, że jakie ja kompetencje mam? Cholera wie, nie mam pojęcia, nie? Ja jakoś to robię. Więc tutaj nie jesteś sprzedawcą, jeżeli patrzyłbym na rynek sprzedawców, którzy coś sprzedają, czy to będą leasingi, czy to będą ubezpieczenia, czy to będzie praca w banku, to ty jesteś sprzedawcą, ale nie jesteś handlowcem. I to jest ta różnica, jeżeli chodzi w czym ja najczęściej rekrutuję, tak? No bo jestem w tym, tak? W tym działam od ponad 20 lat. Więc to CV, jakby nie było, ma ci pomóc w wyprzedzeniu konkurencji. Bo jak zdasz sobie sprawę z mojego doświadczenia z ostatnich 4-5 lat, że to jest 20, góra 30% osób, które wysyła CV, kiedy dostaje informację zwrotną, to ty sobie wyobraź, że na to stanowisko kandyduje 20 osób. 30 osób. I z tych 30 osób tylko 10% przysyła wideo CV. I ty mówisz, na bank jestem jedną z trzech osób. Mam ogromne możliwości, żeby w tej firmie pracować. Możesz to zrobić, ale musisz przebić siebie. Dzisiaj już wiesz, jak to zrobić. Dzisiaj już wiesz, że to jest bardzo ważne na rynku, więc jeżeli gdziekolwiek kandydujesz, to nawet patrząc na swoją markę i na swój brand, to ty możesz powiedzieć, wysyłam CV, a pod tym linkiem, moi Państwo, znajdziecie moje wideo CV. Nawet jeżeli tego nie wymaga firma, to ty już jesteś o krok do przodu, bo ciebie już można poznać. Ty zrobiłaś coś więcej, bo się zarekomendowałaś, gdzie można było cię poznać, a nie czytając CV i analizując sobie. Zobaczmy, co ta osoba przedstawia w materiale wideo. Tutaj zyskujesz ogromną przewagę na rynku. No ale to tylko od ciebie zależy, czy ty chcesz tego zrobić. Ja powracam do tego, żeby zaliczyć semestr 6 grupom i jeszcze 8 grupom, dokładnie. Miłego weekendu. Do zobaczenia. Odwagi życzę i przełamania własnych oporów. Cześć.